co będziesz chciał, jakiś podchwytliwy? Nie, tylko chciałem zapytać na ten. Artur Staszewski. Artur, krótkie pytanie na temat tej sytuacji z wagą Piotra Strusa. Jak to w ogóle wyglądało? Zgodziliście się łatwo na taką decyzję, żeby jednak nie robić tej, znaczy żeby nie przyjąć tą wagę, którą ma rywal? Znaczy tak, dostaliśmy telefon dziś chyba około godziny 11, że od organizatora, że przeciwnik ma kilo 700 za dużo i nie decyduje się dalej walczyć z wagą. Trochę to nieprofesjonalne z jego strony, ale takie jest życie, nie mieliśmy tutaj na to wpływu. Zostały nam dwa wyjścia, albo przyjąć walkę mimo wszystko i dostać jakąś tam, powiedzmy, gratyfikację 30% jego garzy, bo tak zapewnił organizator, albo nie zrobić walki, i to chyba nie miało za bardzo sensu, bo jesteśmy tutaj u siebie w domu i Piotrek jest warszawianinem, czy warszawiakiem, już nie wiem jak się mówi, i będzie mnóstwo kibiców na nasz sektor, przyjdzie około 250 osób, specjalnie stworzone pod Piotrka. No nie mogliśmy ich zawieść, więc decyzja była szybka. Piotrek powiedział, mam to w dupie, walczę, po prostu. A jak w ogóle wygląda to od kuchni, bo często kibice się pytają, gdybyście powiedzieli nie, to dostalibyście jakąś gratyfikację finansową, czy po prostu powiedzieliby nie, słuchajcie, nie walczyliście, nie podjęliście walki, jak to w kontrakcie jest zapisane, nie zrobienie wagi? Zapisane jest w ten sposób, że jeżeli walki nie ma, to dostajemy samą podstawę bez win bonusu, czyli po prostu podstawę. Wysoki jest ten bonus? Nie najgorszy. Piotrek, powiedzmy, uważa, że te kilo 700 nie będzie miało znaczenia. Jak ty uważasz jako menadżer? Bez problemu zostawiłeś to w jego rękach, tą decyzję, czy namawiałeś go na to, żeby jednak walczyć i próbować tutaj wygrać bez względu na te wszystkie okoliczności? Ja też byłem za tym, żeby walczyć, natomiast nawet nie musiałem nikogo namawiać, bo Piotrek sam chciał i powiedział, że ma to gdzieś po prostu. Okej, nie zrobił wagi, to jego problem, niech i tak wygramy, więc tak naprawdę nie było tutaj za dużo. No dosłownie tak z łatwaniem, 25 sekund, więc moim zdaniem, czy może to mieć znaczenie? Wiesz co, dobrze by było, żeby dodusił tą wagę, tak? Wtedy na pewno miałoby to znaczenie. No z tego, co słyszałem, wyglądał słabo na tym ważeniu i faktycznie nie wyglądał jak ktoś, kto jeszcze ma z czego ścinać. No więc co, jak to mówią Amerykanie, it is what it is, czyli bierzemy to tak jak jest, i tyle. Czyli nie było to tak przekalkulowane, że on nie zrobił wagi i po prostu idzie w tym limicie, który mu pasuje, tak, żeby się nie dociąć i powiedzmy na końcu nie pływać już ze zmęczenia z powodu robienia wagi też między innymi. Wiesz co, nie podejrzewam go o to, żeby to było jakieś zachowanie, powiedzmy, z premedytacją. Myślę, że po prostu jego organizm odmówił posłuszeństwa, co troszkę dziwi, bo przy tym poziomie, tak, gdzie to nie jest zawodnik, który ma pierwszą, drugą, trzecią walkę, tylko ma kilkanaście walk, więc powinien mieć świadomość swojego ciała. Natomiast też zdarza się, wszyscy jesteśmy ludźmi. Oczywiście w pełni profesjonalne jest robienie wagi i tego się powinno wymagać i oczekiwać od wszystkich zawodników zawodowych. Natomiast jedziemy i tak wygramy. Ty jako menadżer jeszcze gdzieś Piotrowi będziesz towarzyszył tutaj w tych, powiedzmy, dowalkowych już, bym powiedział, okolicznościach? Jeszcze będziesz jakieś rozmowy, opieka, tego typu rzeczy, czy już zostawiasz go samego i on po prostu spotykacie się na gali jutro? Nie, my jesteśmy poza jakby menadżerstwem, też jesteśmy kolegami, więc z przyjemnością tutaj mu pomogę, gdzieś tam podwiozę, zjemy jakąś kolację, na pewno dzisiaj mamy jeszcze mały rozruch wieczorny, chciałem też tam jakieś materiały wideo ponagrywać, więc na pewno jeszcze będziemy się widzieć. Jutro myślę, że gdzieś tam w okolicach 13 godziny przyjadę do hotelu, tam gdzie Piotrek śpi, bo też chciał po prostu być w hotelu, a nie w domu, żeby już wdrożyć się, że tak powiem, w ten rytm przedwalkowy. Więc jutro około 13 pewnie już się zobaczymy z powrotem. Organizacji ACA być może uda się zapełnić prawie cały torwar, czego nie udało się zrobić nigdy w historii gal w Polsce. To chyba dobrze, nie? Ja się cieszę, że ta organizacja się rozwija. Bardzo dobry poziom sportowy. W mojej opinii jest to trzecia organizacja na świecie pod kątem poziomu sportowego. Z aspiracjami na drugą, właściwie prawie równo z Bellatorem i UFC, wiadomo, że jest powyżej wszystkich. Natomiast cieszy to, że ludzie zaczynają doceniać nie tylko galę
te, na których mogą zobaczyć znane twarze, ale też takie znane mainstreamowo twarze, ale też gale te, które takie są czysto sportowe i to mnie bardzo cieszy. Myślę, że tutaj dobrano tak zawodników, że są zawodnicy i z Warszawy, jest debiut Radka Paczuskiego, taki mocny też punkt tej gali, który na pewno zainteresuje tutaj lokalnych kibiców, których Radek ma na pewno dużo. Ja się bardzo cieszę, że nasi kibice dopisali tak licznie. Artur, bardzo dziękuję za ten wywiad, bo już tu czeka Daniel Omielańczuk. Daniel poczeka. Cieszę się i cóż, widzimy się jutro, zobaczymy, podsumujemy to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zaraz coś powiem.